Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czas na podsumowanie konkursu, który ogłosiłem tydzień temu z okazji 6000 widzów na moim kanale. Konkurs trwał przez tydzień, można powiedzieć, ale został bardzo szybko rozwiązany przez jedną osobę, użytkownik DeHogaty, chyba źle akcentuję, ale co tam. Wybrał sobie, przysłał mi oczywiście odpowiednie hasło, które umieściłem gdzieś w moich filmach. Doszedł do tego w sumie dobrze. Zaraz wam przedstawię, jak to wszystko trzeba było rozegrać. Wybrał sobie Alone in the Dark. Przepraszam bardzo, wczoraj był ciężki dzień. I do niego właśnie ta gra ląduje. Dzisiaj jeszcze może wybiorę się na pocztę. Zbyt dużo wiadomości z odpowiedziami nie dostałem. Kilka osób pisało do mnie. Były to czasami dobre odpowiedzi, ale już po fakcie, kiedy dostałem pierwszą dobrą odpowiedź. I czasami też jakieś tam złe odpowiedzi, nie do końca poprawne. O, może tak powiem. Myślałem, że konkurs będzie dosyć trudny. No widać, ja odpowiedź dostałem po jednym dniu, jakoś tak, może nawet nie całym. Dostałem odpowiedź właśnie od tego użytkownika, którego wcześniej wspomniałem. I no zdziwiłem się, troszeczkę się dziwiłem, byłem rozczarowany, że taką łatwą zagadkę tam dałem. Taki łatwy konkurs. No, ale czy wszyscy brali w nim udział? Być może albo ten konkurs był za trudny dla niektórych, albo po prostu nikt nie chciał brać w nim udziału. Mniejsza z tym. Gra leci, ląduje do DeHogaty. Jak trzeba było się poruszać po moim kanale, jak trzeba było korzystać ze wskazówek, zaraz wam wszystko pokażę. Przełączymy się na widok pulpitu. Mara. W takim razie, co trzeba było zrobić, jak się kierować tymi wszystkimi podpowiedziami. W tym materiale dałem wam pewien trop, jak znaleźć wskazówkę, albo gdzie szukać wskazówki. Powiedziałem wam, żebyście wskazówki szukali u mnie na kanale, czy tam w kanale, jak kto woli. No ale teraz ktoś sobie pomyśli, głupi Seto, ja będę szukała wskazówki u niego na kanale w 900 filmach, w opisach i tak dalej. Nie mam pojęcia, o co chodzi. No dobra, ale jeżeli szukacie czegoś w internecie, to zazwyczaj z jakiej opcji korzystacie? Z opcji szukaj, tak? Wchodzicie na forum, czegoś szukacie, korzystacie z opcji szukaj. A przynajmniej powinno się, zanim się zakłada nowy temat. Korzystacie z opcji szukaj. No i przechodzicie do u mnie na zakładkę mojego kanału oczywiście i tu jest taka ciekawa rubryka, takie ciekawe okienko, szukaj w kanale. Nie wiem, czy to się tak dobrze pisze, szukaj w kanale. No i co tutaj trzeba wpisać? Szukacie wskazówki, tak? Więc wpisujecie o, ja tu już aż mam wskazówka. Wpisujecie wskazówka, kliku. No i co wam wychodzi? Piąty odcinek mojego let's playa ze Słota 4, koop z Animusem. No dobra, ale co konkurs ma do mojego Słota? Teraz sobie pomyślcie, na jakiej zasadzie działa wyszukiwarka? Szuka danego słowa w opisie oraz w tagach. No to wchodzicie na ten film i szukacie tutaj wskazówki. Gdzież jest wskazówka? Opis. Czy opis jest jakiś specjalny? Jest tu jakaś wskazówka? Nic ciekawego. Przechodzimy do tagów. Słod, kooperacja, ble, ble, ble. Wskazówka. A po wskazówce słowo Leonardo. Okej. Już coś. Musicie sobie opracować metodę, jak znaleźć te literki. Ktoś oczywiście może na piechotę wszystkie filmy przeglądać, ale naprawdę długo by wam to zajęło.
Mamy pierwszy trop. Są trzy podpowiedzi ogólnie. Leonardo, co robicie, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co takiego znaczy ta wskazówka? Wpisujecie Leonardo w Google. No i co wam wychodzi? Zazwyczaj wyjdzie wam Leonardo da Vinci, prawda? Ale to nie o to chodzi. Aha, nie o to chodzi. Następną wskazówkę, którą podałem, już podałem na Facebooku i była to liczba 1175, z tego co pamiętam. Jeżeli ktoś odkrył pierwszą wskazówkę, Leonardo, oraz dodał do tego 1175, 75, to co wyskakuje w Google? Leonardo, owszem, Leonardo z Pizy, urodzony w 1175. Ha, ha, ha. Fibonacci. Kliku, kliku. Czy coś wam mówi Leonardo Fibonacci? Jeżeli ktoś oglądał Anioły i Demony, albo tą pierwszą część tego filmu, to być może kojarzy właśnie Fibonacciego. Ale jak do jasnej ciasnej, żeby nie powiedzieć do cholery, Fibonacci, Leonardo Fibonacci ma się do moich filmów. Hmm? Ano tak, że on był matematykiem. On był matematykiem, więc być może on wam pomoże znaleźć sposób, jak odszukać wszystkie literki u mnie na kanale. A on był matematykiem, więc wynalazł coś takiego ciekawego, jak ciąg Fibonacciego. Ciąg Fibonacciego. Ciekawa sprawa. Ciąg, którego następny wyraz jest sumą dwóch poprzednich. Czyli zaczynamy od zera. Zaczynamy od zera, następny wyraz ciągu to jest 1. Dlatego, że po prostu mamy 0, 1 i później następny wyraz, trzeci wyraz to jest 1, dlatego, że suma tych dwóch poprzednich. Czwarty wyraz to jest 2, ponieważ suma tych dwóch poprzednich, czyli dwóch jedynek. Dalej mamy 3, ponieważ jest to 2 plus 1 i tak dalej, i tak dalej. Czyli już coś możecie podłapać. Ile ja mam filmów? Około 950. Więc was interesuje ciąg Fibonacciego tylko do 610. Okej, ale jak to odnieść do szukania literek? No myślę, że już każdy by teraz na to wpadł. Trzeba jakoś te literki, liczby przyporządkować do moich filmów. I trzecia wskazówka u mnie na fanpage'u, która była podana, to po angielsku, żeby nie było za łatwo, po polsku, ha, 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 kto nie umie angielskiego, nie? All from beginning. Czyli wam już się mogło wszystko poukładać. Te liczby jedziecie od początku u mnie na kanale, od początku moich filmów, które wrzucałem. Czyli zaglądacie do pierwszego filmu, który przesłałem, do drugiego filmu, który przesłałem i tak dalej. Może przejdę na zakładkę kanału. Jeżeli ktoś się nie wie jak się poruszać, to tutaj wchodzicie w zakładkę filmy i uploaded videos. Tutaj są pokazane wszystkie zazwyczaj. Aha, tam na górze nawet można sobie ustawić. Niepotrzebnie poleciałem dalej. Możecie sobie tutaj dać od najstarszego. Będzie jeszcze łatwiej. I proszę bardzo, mój pierwszy let's play z Braida. Nie zaglądajcie do tych filmów. To jest tragedia, jak ja tam mówię. Jakby mnie z krzyża zdjęli. Okej, ale mniejsza z tym. Zaglądacie do tych filmów. I co wam się tutaj może pojawić? Aha, kurczę, reklama! Jasny gwint! Sorry. Okej, pominę reklamę. I macie dwie literki. Macie literkę A oraz macie literkę S. Przyporządkowane to są jakieś dziwne znowu liczby. 13A. No dobra, zbieracie literki i mogę wam zagwarantować, że jeżeli będziecie tak lecieć po kolei tych filmów, czyli będziecie zaglądać do drugiego, trzeciego, 89 i tak dalej, pozbieracie literki. Będziecie musieli je tylko poukładać w odpowiedniej kolejności według właśnie tych cyfr, które są przy nich podane. To jest właśnie miejsce danej literki w haśle. Były też oczywiście spacje nawet
ponumerowane. W sensie miejsce spacji też było ściśle określone. I jakie hasło wychodziło? Ano wychodziło hasło Always z grami. 15, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 liter, znaczy może nie liter, 15 pozycji. Takie było hasło. Według mnie troszeczkę było to trudne, ale jeżeli ktoś zaczynał przeglądać moje filmy od samego początku, no to miał troszeczkę fory, dlatego że no tutaj widzicie. Na początku to jest bardzo łatwo, ponieważ jest to pierwszy, drugi, trzeci, piąty, ósmy film. Można było bardzo szybko dużo literek pozbierać. I tak też użytkownik Dehogaty zrobił, zauważył jednak, że miejsce, umiejscowienie następnej literki to jest właśnie jakaś tam suma dwóch, przesłania dwóch, może tak? Jakby to powiedzieć? Mniejsza z tym. Po prostu zauważył tą zależność. I tyle, ale się nagadałem jak głupi. Ale chyba zrozumieliście, nie? Nawet ja tego nie rozumiem. Wiecie, ile nad tym myślałem? Co zrobić? Jaki konkurs zrobić? Następny konkurs też kiedyś będzie, jak będę strasznie długo myślał i coś wymyślę. Mam nadzieję, że nie było to aż tak trudne i mnie nie zlinczujecie. I będziecie brać udział w kolejnych konkursach. Także dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Cześć, pa, pa!